Przegląd sportowy oglądali Państwo dzięki firmom Automargo, Marek Szcześniak, Kłodzko 175A pod Sieradzem. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Marek, Sieradz, Krakowskie Przedmieście 133. W dzisiejszym przeglądzie sportowym zobaczą Państwo. Warta remisuje z Paradyżem. Przerwy troszkę słabo zagraliśmy, jeśli chodzi o grę ofensywną. Relacja z meczu Zryw Brzeźnio LGKS Harupia Mała. 10. ogólnopolski ekologiczny bieg do gorących źródeł. Trasa fajna, nie trudna. Bezbramkowym remisem zakończyło się sobotnie spotkanie piłkarzy Warty Sieradz, którzy u siebie podejmowali drużynę KS Paradyż. Na boisku przy szkole podstawowej nr 10 w Sieradzu w sobotnie popołudnie spotkali się zawodnicy sieradzkiej Warty i drużyny KS Paradyż. Przebieg meczu miał charakter bardzo wyrównany i pomimo kilku okazji do strzelenia bramek, żadnej biało-zielonym nie udało się wykorzystać. W 16 minucie spotkania pierwszą groźną sytuację rywalom zaserwował Łukasz Mitek, który z prawego skrzydła strzelał na bramkę gości. Piłkę złapał jednak czujny bramkarz Paradyża. W 23 minucie to przeciwnicy mieli okazję na zwiększenie wyniku meczu, kiedy po podyktowanym przez sędziego rzucie wolnym zawodnik Paradyża uderzał na naszą bramkę. Na szczęście biało-zielonym udało się wybrnąć z tej sytuacji bez utraty gola. W drugiej połowie również nie brakowało okazji do strzelenia bramki. Jednak ani rzutów wolnych, ani rożnych nie udało się zmienić na choćby jedną bramkę. Mecz zakończył się ostatecznie bezbramkowym remisem. Do przerwy troszkę słabo zagraliśmy, jeśli chodzi o grę ofensywną. Tutaj mieliśmy mało kreatywności, mało mieliśmy do powiedzenia. Po przerwie spróbowaliśmy to zmieniać, wyszliśmy na dwóch napastników. Troszkę ta gra się ożywiła, natomiast nie przyniosła tego efektu, którego się spodziewaliśmy, czyli bramki, tej najważniejszego efektu, więc zremisowaliśmy 0-0. Plany są zawsze takie same, w każdym spotkaniu grać o 3 punkty, natomiast nie zawsze się to udaje, jak dzisiaj było to widoczne. Teraz mamy cały mikrocykl tygodniowy i tutaj więcej czasu poświęcimy na pewno na regenerację drużyny, zawodników i musimy jechać do Kleszczowa po 3 punkty, po zwycięstwo, bo nas tylko to interesuje. W spotkaniu zabrakło Marcina Kobierskiego, który zmagał się z kontuzją kolana. Marcin ma problemy z kolanem, dzisiaj było widoczne brak tego chłopaka. Mam nadzieję, że na następne spotkanie będzie już do dyspozycji tutaj naszej i bardzo na to liczę, bo jest to jednak napastnik, którego ciężko zastąpić jest w tej chwili kimkolwiek z drużyny, tak? więc tu mamy duży brak dzisiaj. Kolejne spotkanie w Sieradzu odbędzie się 29 października, kiedy to Warta podejmować będzie Unieskierniewice. Początek spotkania o godzinie 15. Wychodzimy! W niedzielę na stadionie gminnym w Brzeźniu rozegrano mecz 8 kolejki, która jest przedostatnią w rundzie jesiennej. Miejscowy Zryw podejmował drużynę LGKS-u Harupi Małej. W Brzeźniu pogoda nie dopisała, ale na boisku działo się sporo. Drużyna Zrywu nie zdobyła w tym sezonie żadnego punktu i jest na samym dnie tabeli. LGKS zajmował 4. miejsce i w Brzeźniu chciał zmazać plamę po kompromitacji z drużyną LKS-u Tubądzin 4-1. Drużyna Zrywu wystąpiła w jednolitych czarnych strojach, zaś drużyna LGKS-u grała w zielonych koszulkach. Drużyna Michała Sztyby miała 2 atuty, żeby awansować na podium grupy 4 klasy B. Pierwszym jest fakt, iż drużyna gospodarzy wystawiła skład 9-osobowy. Drugim jest
porażka drużyny Stubondzina w derbach gminy Wróblew z Muksem Wróblew 4-0. W 9 minucie prowadzenie LGKS-owi dał Kamil Puciennik. Bramkę na 0-2 dla Dumy Harupi strzelił Jakub Kucharski, choć trener gospodarzy Marek Siwik protestował, że był spalony, bramka została uznana. W 44 minucie faulowany został w polu karnym zawodnik Spadkowicza z 7 ligi i sędzia podyktował rzut karny dla LGKS-y. Do piłki podszedł kapitan Dumy Harupi Marcin Hankiewicz i tym samym goście prowadzili 0-3. Do przerwy 0-3 dla LGKS-u. Po przerwie padła jedna bramka. W 55 minucie strzelił ją Radosław Wymysłowski i ustalił wynik na 0-4. Sędzia spotkania Kamil Grenda ze Zduńskiej Woli pokazał żółtą kartkę Jakubowi Siwikowi z drużyny Zrywu. Po kilkumiesięcznej przerwie do gry w LGKS-ie wrócili Marcin Żubrowski i Maciej Mazur. Ten pierwszy zmagał się z kontuzją. W następną niedzielę drużyna LGKS-u rozegra ostatni mecz na swoim boisku w 2016 roku. O godzinie 15 podopieczni trenera Michała Sztyby podejmą drużynę Muksu Wróblew. Ciekawie zapowiadają się trzecie wielkie derby Brzeźnia pomiędzy KS a Zrywem. Po raz pierwszy w historii derby Brzeźnia odbędą się w Złoczewie na stadionie miejscowej Złoczewi. Pierwszy gwizdek będzie można usłyszeć o 14 w niedzielę. Już po raz 10 swoją odsłonę miał ogólnopolski ekologiczny bieg do gorących źródeł w Uniejowie. Na starcie stawiło się ponad 1200 zawodników z całego kraju. 10. edycja ogólnopolskiego ekologicznego biegu do gorących źródeł to jeden z cyklu 9 biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. W kolejnych latach bieg uniejowski z małej lokalnej imprezy rozrósł się do dużego ogólnopolskiego święta biegania, co świetnie pokazują liczby. W 2007 roku w pierwszej edycji w biegu wzięło udział 136 biegaczy. Świetna organizacja, testowana trasa i przyjemny klimat sprawiły, że w roku 2013 na starcie stawiło się 1106 biegaczy. W 10. tegorocznej edycji biegów rekordowo wystartowało około 1200 zawodników. Cel biegu to zachęcenie do zdrowego trybu życia i czynnego uprawiania sportu. Ponadto biegi to promocja zarówno miasta, jak i gminy Uniejów, walorów turystycznych oraz sławienie gorących wód termalnych i słynnej solanki leczniczej. Na starcie 10. biegu stawili się zawodnicy z najdalszych zakątków Polski, jak i z pobliskich okolic. Od kiedy towarzyszy pani małżonkowi w tego typu przedsięwzięciach, bo wiem, że Arek biega już wiele lat. No gdzieś około od półtora roku, tak? Pierwszy mój start to był półmaraton nocny we Wrocławiu, taki, które osiągnęłam jakieś tam wyniki, bo takie amatorskie bieganie, które nie było nigdzie zapisywane, no to jest gdzieś zapisane w domowych pieleszach. Wszystkie te półmaratony, maratony, każdy jeden bieg, no jeździłam z mężem jako kierowca, tak? No i zauroczyło mnie to, cała ta oprawa, to widowisko, atmosfera, no więc postanowiłam spróbować, tak? Na początku krótkie dystanse, no więc stwierdziłam, że dałam radę i spróbowałam. Pobiegłam pierwszy półmaraton, wcale nie byle jakim wynikiem, więc no uważam, że w każdym wieku można zacząć biegać, daje to dużo satysfakcji, no i przede wszystkim zdrowia, tak? Człowiek się o wiele lepiej czuje, lepsza kondycja jest. Skąd taki pomysł, żeby małżeństwo mogło biegać razem? No, to tak spontanicznie się, to można powiedzieć, zrodziło. Ja wychodzę biegać, żona też ze mną wychodzi. Oczywiście trochę wcześniej kończy swój trening. Ja jeszcze zostaję przez godzinę, może półtorej jeszcze biegam dłużej, ale tak to jeździmy wszędzie. No maratonów akurat jeszcze się nie udało mi namówić jej, żeby biegała, ale półmaratony, 10-kilometrowe dystanse, no to już nawet można powiedzieć dobrze radzi. Dzisiaj obiecałem małżonce, że biegniemy razem i do końca będę ją pilotował, można powiedzieć. Rzecz najważniejsza to ukończyć bieg. Tu biega się, nie wszyscy biegają dla wyniku, biegają po prostu po to, żeby ukończyć bieg, po to, żeby szerzyć kulturę fizyczną, bieganie, uprawianie sportu, to jest rzecz najważniejsza. Dlaczego warto biegać? No, przede wszystkim jest to wspomaganie swojego zdrowia. Satysfakcja, że ukończyć taki bieg i gorąco zachęcam wszystkich, nawet ci, co wobec tej czasie nie czują się na siłach, ale trenować. Nawet przebiec, jeżeli ktoś nie może 10, 5 kilometrów, 2. Uważam, że warto biegać przez cały rok, bo stracenie kondycji przez zimę to jest bardzo poważny taki uszczerbek na kondycji. Trzeba na wiosnę zaczynać od nowa, czyli w zimę mniej, ale cały czas być czynnym fizycznie.
Jakie wrażenia na 5 minut przed startem, proszę mi powiedzieć? No mieszane, ale zimno jest, czyli pogoda dobra, można zasuwać. Często pan biega i bierze pan udział w takich biegach w dniu dzisiejszym? No jesienią przeważnie, jesienią startuję, cały rok trenuję. Cieszę się, że tu jestem, super, po prostu super atmosfera i fajnie, że zaraz będę mogła pobiec. Często pani w ciągu roku spędza tak aktywnie czas i bierze w tego rodzaju biegach udział? No muszę powiedzieć, że w tym roku to praktycznie co tydzień, co weekend próbuję gdzieś wystartować. W tamtym roku robiłem tutaj życiówkę i może ją pobiję, ale zobaczymy. Z roku na rok jest coraz więcej osób, będziemy walczyć. Jest stresik, czy będzie padać, czy nie, a tak super jest, plan na dzisiaj przejechać. Wiele osób niepełnosprawnych aktywnie uprawia tego rodzaju dyscyplinę? Coraz więcej, bardzo dużo wręcz. Jest dużo zawodowców, w sensie jeżdżą na handbajkach, a na zwykłych wózkach jest coraz więcej ludzi biorących udział w takich biegach. Bieg rozpoczął tradycyjny wystrzał ze średniowiecznej armaty. 10-kilometrowa trasa uniejowskiego biegu wiodła od rynku przez most na Warcie. Biegacze minęli także po drodze Zagrodę Młynarską, Lawendowe Termy, Zamek, Kładkę obok Kolegiaty. Następnie pobiegli przez mieszkalną część miasta i z powrotem do rynku.
150 metrów, 30 minut, 42 sekundy. Tu udało się rozbić barierę 31 minut. Maratońcy 13 sekund, moi drodzy, na końcu tej chwili wygrywali. Szanowni Państwo, jest to 30. jubileuszowe 10. edycji biegu do dorosłych źródeł. Wielkiej Oceno! Dziesiąty ogólnopolski ekologiczny bieg do gorących źródeł ukończyło 1134 zawodników. Pierwszy na metę jubileuszowego biegu przybył Sergiej Okseniuk, pochodzący z Ukrainy, z rekordowym wynikiem 30 minut 59 sekund. Wśród kobiet najszybszą okazała się Monika Kaczmarek z Łodzi. Jak podkreślają zawodnicy, takie biegi to rywalizacja, ale przede wszystkim wspaniała zabawa i integracja. Jakie wrażenia z biegu w Uniejowie? Oj, wrażenia. Дуже, дуже ладний біг, така організація дуже добра, сподобала, дуже добре дистанція по таким мальовничим містам, там зоопарк, таке. Дуже так добре було бігнути. І погода добра, супер. Оксана, які враження з бігу в Унійові? Bardzo fajny bieg, fajna trasa, super. Ty pierwszy raz biegasz w Uniejowie? Tak, pierwszy raz. Ciężko na trasie, trudna trasa? Nie, trasa fajna, nie trudna. Trasa trudna, wymagająca, tym bardziej, że jestem po maratonie poznańskim, trudne warunki. Startuję się praktycznie co tydzień, pomaga się chorym dzieciom, angażuję i to człowieka wciąga, to człowieka motywuje do dalszej pracy. Jestem szczęśliwy, bo pobiłem życiówkę. Jestem mega szczęśliwy. Gratuluję. Trudna trasa? Nie, nie. To jest prosta trasa właśnie. Jest na to, że można tutaj robić naprawdę życiówki. No. Pogoda dopisuje, bo jest fajnie chłodno, jest, nie jest gorąco. Mieszkasz w Sieradzu, biegasz, trenujesz w Sieradzu. Tak. Czy w tym roku jeszcze ma zamiar gdzieś się zmierzyć z odległością? Tak jest. 11 listopada to dzień niepodległości i będę biegł w Poznaniu. Chyba biegnę tu czwarty raz i chyba udało mi się zrobić życiówkę. Gratuluję. Z tego co widzę poniżej 50 minut. Także jestem bardzo zadowolona. Pogoda dzisiaj sprzyjała, bo ja lubię jak jest właśnie leciutki deszczyk taki. No ale jestem czerwona i zmęczona, więc już wystarczy. Geotermia Uniejów, aktywne Wartkowice. Proszę mi powiedzieć, dlaczego warto biegać? Przede wszystkim dla tych endorfin. Dlatego, żeby trzymać zdrową sylwetkę i dobre samopoczucie i spotkać się na takiej imprezie z troma biegaczami, przyjaciółmi i to jest najpiękniejsze. A mam pytanie, czy wie Pani, gdzie jest najstarszy bieg uliczny? Myślę, że, przypuszczam, że maraton w Dębnie. A jakbym powiedział, że w Sieradzu? O, to jestem zaskoczona. Chwila pobiegu, widzę, że bardzo zmęczony, ale szczęśliwy. Jakie wrażenia z trasy? Super trasa, super pogoda. Ale zmęczenie wielkie, naprawdę. Ale życiówka jest, także najważniejsze. Słyszę, panie Grzegorzu, że Sierada dzisiaj ponad 40 osób biegało. Mieliście okazję wymienić poglądy na trasie? Trochę tak, takie okrzyki tylko. Dawaj, dawaj. Ale pięknie, zapraszam wszystkich, zachęcam. No warto. Trasa świetna, jestem tu po raz piąty. Wczoraj biegłem bieg licheński, też dziesiątka. 51 minut, dzisiaj 53, ale jest świetnie. A biegał pan kiedyś w Sieradzu na najstarszym biegu ulicznym w Polsce? Jeszcze nie. Biegam dopiero 30 lat. Mam dopiero 12 tysięcy kilometrów. To jest bardzo mało. Jeden bieg górski rzeźnika, ale jest świetnie. To my zapraszamy 30 października na najstarszy bieg ulicami Sieradza. To jest najstarszy bieg uliczny w Polsce. Przemyślę, to by był mój start szósty w tym miesiącu. Bardzo rzadko się widzi, że w tak wspaniałym składzie biega się dziesiątkę na termach w Uniejowie i nie tylko. Często wspólnie uczestniczycie w takich biegach? W biegach po raz pierwszy, w zorganizowanym. A tak, w domu biegamy w wolnym czasie. Rozumiem, że podczas biegu to maleństwo było gdzieś tam cierpliwie czekało na was, tak? Kto w tym czasie się maleństwem zajmował? Maleństwo lubi tłum, lubi jak jest dużo ludzi. Miało parę zabawek, także było okej. Okay. Dopingowało nas, gadał z nami, także było super. Wyjątkowo spokojny. Myślę, że już się zaraziło bieganiem. Jak tylko stanie na własne nogi, to będziecie próbowali również z nim biegać? Myślę, że tak. Myślę, że ten jego pierwszy medal zmotywuje go do tego. Wspaniały medal już na piersi ma, bardzo spokojny. Jakie wrażenia z trasy? Z trasy super, naprawdę super. Pogoda dla mnie jak w sam raz do biegania. Wygląda Pani na osobę, która przyszła po męża, a nie biegała. Świetna kondycja. Super, dziękuję bardzo.
A jak mąż się czuje po biegu? Ja się obawiałem pogody, obawiałem się, że żona będzie płakać, że zimno, ale było super. Przyjechaliśmy specjalnie 300 km tutaj na bieg. Dziesiąty bieg do gorących źródeł w Uniejowie ponownie okazał się strzałem w dziesiątkę. Rywalizacja, dobra zabawa i integracja sprawiły, że każdy z zawodników na długo zapamięta ten bieg. Miejmy nadzieję, że za rok znów padnie rekord, zarówno we frekwencji zawodników, jak i w pobitym rekordzie czasowym 10-kilometrowej trasy. A więc do zobaczenia za rok. Przegląd sportowy oglądali Państwo dzięki firmom Automargo Marek Szcześniak, przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Marak.